Och! Jesteśmy! Dobra. Dobra, teraz powinno być mnie słychać. Czy mnie słychać? Dzień dobry! Dajcie znać! Hejka, hejka! Dobra, tutaj mam Wasze na drugim ekranie, więc będę tak się patrzeć tutaj w lewo, jak zawsze. Mm, tak, słychać, widać. Super, bardzo fajnie, bardzo się cieszę, fantastycznie. Hejka. Ojej, dobra, czekajcie, nie na że wam tutaj odpowiadać. Dobra, Zofia, była dzisiaj pierwsza. Cześć Zosia, Karolina, cześć Natalia, Ola. Cześć Ola. Mm, wierut, wierutna, Olimpia. Cześć. Jakub, Greg, Jakub. Słuchaj, widać to powiedział. Dobra, Kinga. Natalia, Dominika. Ewa, cześć, Ewa. Też miło cię słyszeć, widzieć, nie wiem, czytać raczej. <grywa> e, dobra, Eliza, cześć. Ewa, Daria, Edi, cześć, Edi, Olimpia. We wtorek, egzamin z historii sztuki, trzymajcie kciuki. <grywa> Trzymam kciuki na zakończenie liceum plastycznego? Trzymam kciuki, na pewno rozwalisz to na bank. Będzie dobrze. Ninja, będzie dobrze. Pizza Girls, dzień dobry, będzie zapisane. Prawdopodobnie będzie zapisane. Może wiecie coś, jakaś katastrofa technologiczna wydarzy, czasem się zdarza, ale raczej będzie. Zamierzam zapisać, o tak powiem. Julia, cześć, hejka. Klara, cześć i Pizza Girls, dzień dobra. Okej. Okay. Dobra. Dzień dobry, dzień dobry. Witam dzisiaj na moim ulubionym temacie, czyli architektura. UPA, Ostatni będą pierwszymi i y, architektura została na deser jako trzecia. Z analiz yy, i dzisiaj będzie bardzo pysznie. Czy jesteście na to gotowi? Yy, domyślam się, że dzisiaj mamy dwie grupy yy, odbiorców, czyli albo jesteście architecture ninjas i w ogóle kochacie architekturę i spotykamy się tutaj w przepysznym gronie miłośników, albo wręcz przeciwnie, nienawidzicie architektury i dzisiaj przyszliście się w niej zakochać. Także tak czy siak wszyscy wyjdziemy na pewno na końcu dzisiaj jako po prostu Architecture Ninjas. A jeśli nie, to powiem Wam co trzeba zrobić jeszcze, żeby ewentualnie do tego dojść. Ola pisze pięknie. No i bardzo dobrze. AM, dzień dobry, cześć! Dobra, OK. 56 osób w tej chwili mamy na liczniku, także witam każdego z Was i każdą z Was osobna. Fajnie, że jesteście. Że macie czas w sobotę poświęcić trochę czasu na architekturę. Ola pisze dzień dobry. Cześć Ola. Dzień dobry. Dobra, to co? Bez zbędnego przedłużania, w takim razie zapraszam w otchłań architektoniczną. Muszę się przeklikać tylko na preskę. Czekajcie. O, teraz powinno być widać preskę. Dobra. No i teraz ja będę Wasze komentarze widzieć tutaj z boczku, więc ja będę się tak patrzeć cały czas do przodu i w lewo. Dobra. Także analiza dzieła sztuki, część trzecia z trzech. Jesteśmy naprawdę już na ostatniej prostej. 19 dni do matury. Mam nadzieję, że macie się świetnie. 19 dni to jest jeszcze bardzo dużo czasu i pomyślcie sobie, ile jeszcze można przez to zrobić. Tak jak ja zawsze mówię, nawet jak zrobisz 5 fiszek dziennie, to raz 19 masz jeszcze stułeczkę cały czas, raz 10. Masz 190 razy 20, 380 i tak dalej, i tak dalej. Więc nie poddajemy się na ostatniej prostej, tylko ciśniemy, a potem po maturach najdłuższe wakacje w Waszym życiu, Ever. Ja już się kiedyś przeżyłam, więc nie, nie gadam po próżnicy. Będzie super, także warto jeszcze teraz docisnąć do deski. Widać wszystko, super, no to świetnie. Dobra, to co, jedziemy z tą analizą architektury. Nie wiem, czy wszyscy mnie znacie. Jeżeli ktoś mnie jeszcze nie zna, wpadł tu przypadkiem, albo w ogóle właśnie dzisiaj będzie jego pierwsza styczność ze mną, to cześć. Jestem Kasia um, i jestem Artfrikiem. Jestem historyczką sztuki po Uniwersytecie Gdańskim, ale jestem też architektką. Architektką wnętrz po ASP w Gdańsku. Mam podwójnego magistra i e, też kilka lat prowadziłam swoją pracownię projektową, bo właśnie jako architekt wnętrz pracowałam. To był mój pierwszy zawód. No a teraz robię to, co lubię i uczę o sztuce, także zapraszam. Dzisiaj będzie bardzo fajne, fajne spotkanie, właśnie architektoniczne, moje ulubione. Dobrze, na początku od razu wspomnę, że jeżeli po dzisiejszym mini warsztacie na live tutaj, jednak stwierdzisz, że to jest w ogóle not enough i że ta architektura to jest w ogóle jakieś piekiełko i potrzebujesz wsparcia więcej, no to chcę dać znać tylko króciutko, że jest taka opcja. Dlatego, że z analizy je prowadziłam sprinty, był ten sprint wy z wypracowania, więc z tych takich najtrudniejszych, ale najważniejszych tak naprawdę rzeczy na maturze e, możesz znaleźć turbo turbodopalenie na mojej stronie internetowej. W środę, czyli trzy dni temu, odbył się webinar analizy architektury i tam ja opowiadałam o takich podstawach jakie są rodzaje planu jakie są jak patrzeć na przekroje yy, itd dalej, i jak tam analizować elewacje wnętrza i wszystkie te różne rzeczy z różnych epok artystycznych tak naprawdę więc jeżeli potrzebujesz takich podstaw to zapraszam webinar no i przypominam że jeszcze do poniedziałku 19 kwietnia jest promka w sklepie minus 30% na wszystkie produkty elektroniczne tym również nagrania webinarów. Także te webinary są teraz w mega spokocenie i można sobie właśnie zrobić takie turbo dopalenie, gdzie ja po prostu wszystko opowiadam od początku do końca. Eee, także jeżeli ktoś potrzebuje podstaw, a jeżeli ktoś z was ma ochotę wejść na wyższy poziom, na wyższy level w tajemniczenia, to zapraszam na warsztat. Warsztat jest jutro, są jeszcze miejsca i możemy jutro razem potrenować e, i być po prostu właśnie ninja architektury e, na warsztatach. Spotykamy się w małej grupie i pracujemy też razem praktycznie. To nie jest tak jak na webinarze, że tylko mnie słuchacie i zadajecie pytania na czacie. Tam się wszyscy zawsze widzimy, słyszymy, pracujemy też w małych grupkach czteroosobowych, więc też jest taka intensywna burza mózgów, jest wymiana pomysłów, e, jest rozszerzenie perspektywy. Możesz zobaczyć co na ten sam temat, co na to samo zadanie. Zadane myślą inni ludzie, e, którzy są na podobnym etapie, tak naprawdę, jak ty. Także jest to też takie bardzo motywujące. Także zapraszam. Warsztaty są super, no bo e, grupa jest super zawsze. Także to jest w ogóle coś takiego mega ekskluzyw. Także zapraszam. E, co wy tu piszecie? Lavender Garden. Zaczynam żałować, że zdecydowałam się na tą historię sztuki. Właśnie! Historia sztuki jest super. Zosia pisze, nie ma co żałować, spróbuj za rok. E, Weronika, hej. Głos padł, nie słychać. Greg pisze. Naprawdę? Czy co tylko Gregowi? Halo, proszę mi pisać tutaj. Czy mnie słychać? Komentarz wycofany. U mnie słychać, okej. Okay. Okej, okay, dobra. To u Greg coś u ciebie. U już okej, okay, dobra. E, dobra, 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 fałszywy alarm. Okej, okay, dobra. Także reasumując, jeżeli potrzebujecie po dzisiejszym live'ie, na przykład zobaczycie po mini warsztacie, że... Macie ochotę na pełną wersję? No to jutro, tak jak mówię, 2-3 godziny siedzimy od 12 i robimy analizy różnych rzutów, przykrojów, fasad, brył i wnętrz z różnych epok. Także pod maturę, nie? Dobra, to tyle. Wszystkie informacje oczywiście na mojej stronie artfricpl sklep tam wszystko znajdziecie. No i teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu, czyli analiza architektury. E, powiem Wam tak. Najważniejsze co jest e, pamiętać, to przede wszystkim robić stare arkusze i w ogóle ogarniać jakie typy zadań z architektury się pojawiają. No i pojawiają się oczywiście takie zadania w teście zamkniętym pod tytułem: Rozpoznaj miasto, w którym obiekt się znajduje, rozpoznaj obiekt, rozpoznaj architekta, rozpoznaj styl architektoniczny. Więc to są takie klasyki, ale pojawiają się duże zadania z analizy architektury. Gdzie trzeba umieć zanalizować plan, gdzie trzeba umieć zanalizować bryłę, yy, trzeba umieć zanalizować dekoracje obiektu takiego. No i wtedy yy, to już trzeba trochę poćwiczyć, bo to są po prostu praktyczne umiejętności. To jak Wam zawsze mówię, się śmieję, że będę jak Chodakowska, ale powiem to jeszcze raz. Tu się nie ogląda, to się ćwiczy, bo analiza architektury, czy malarstwa, czy rzeźby. To jest mięsień, to jest coś, co po prostu trzeba ćwiczyć, robiąc coraz więcej analiz i każda kolejna jest coraz lepsza. To jest po prostu taka zasada: nie ma drogi na skróty i też po dzisiejszym live na bank dostaniecie taki warsztat, mały, taki narzędziownik, jak w ogóle ten temat ograć. Ale teraz, wasza, wasza oczywiście broszka to będzie po prostu usiąść i zrobić ileś tam przykładów, nie? Także to jest najważniejsze. Więc e, te zadania, które się pojawiają w teście jeszcze, takie większe z analizy, no to są najczęściej takie zadania pod tytułem Rozpoznaj styl architektoniczny obiektu i udowodnij podaj dwie albo trzy na przykład cechy styl, stylu klasyfikujące stylowo ten obiekt i chcemy zobaczyć właśnie, że potrafisz nam że na przykład to jest fasada barokowa, a to jest fasada secesyjna, a to jest taka, a to jest taka. Plus właśnie wielkie zadania, gdzie trzeba analizować plany, gdzie trzeba analizować właśnie układ przestrzenny, konstrukcyjny i tak dalej. Zależy oczywiście, jaka epoka się trafi. No i jeżeli chodzi o elementy architektury, to rysunki, jakie pojawiają się na maturze, to zazwyczaj jest rzut, E, pojawiają się przekroje, e, bardzo rzadko pojawiają się widoki, raczej pojawiają się zdjęcia po prostu z zewnątrz. I tak samo pojawiają się zdjęcia w środku. Także to jest materiał, który dostaniesz i który musisz umieć przeczytać po prostu. Więc e, próba e, analizy rzutów, przekrojów to jest po prostu właśnie trening, który musisz poczynić, żeby czuć się na tych rysunkach po prostu swobodnie. E, możemy też określić funkcję obiektu architektonicznego, podać jego informacje ogólne. I te pierwsze dwa punkty przydadzą Ci się w wypracowaniu. Ostatnio jest taka dziwna tendencja, od zeszłego roku praktycznie, że na wypracowaniu pojawiają się tematy architektoniczne. W zeszłym roku był klasycyzm w Polsce. Na wypracowaniu trzeba było sobie zabudować trzy akapity z trzema różnymi dziełami architektonicznymi. A w tym roku na próbnej maturze był modernizm, więc no, ta tendencja trochę się utrzymuje. Czy bym się spodziewała teraz w maju kolejnego tematu architektonicznego? Prawdopodobnie tak, chociaż myślę, że trzeba by pewnie przerwać ten ciąg i możliwe, że nie będzie teraz architektura, ale może wróci za rok już. Także no trzeba nie, mniej więcej też poćwiczyć troszeczkę opisywania architektury, trzeba umieć sobie taki akapit tekstu zabudować. Więc pokażę też dzisiaj jakie ogólne informacje w takim akapicie tekstu w wypracowaniu na temat e, obiektu architektonicznego można wypisać i, i w jakiej kolejności najlepiej to zrobić. No i właśnie potem te, które powiedziałam e, najważniejsze, to są właśnie wyboldowane na tym slajdzie, czyli plan, układ przestrzenny, system konstrukcyjny, sklepienia, bryła i dekoracja oraz wnętrza. I to jest e, ten slajd to jest w ogóle spis treści właśnie prezentacji z webinaru, który się odbił w środę, więc też od razu możesz zobaczyć mniej więcej, jaki był zakres omawianego, um, omawianego materiału i ewentualnie też zdecydować, czy któryś z tych punktów potrzebujesz rozwinąć bardziej i wtedy odsyłam Cię do webinaru. Dobrze, um, co tu piszecie? Um, Ola pisze, ja dzień przed egzaminem gimnazjalnym nauczyłam się trzech lat historii, więc <grym> się nie poddawaj, 19 dni to mega dużo czasu. Ja się absolutnie zgadzam i Karolina też się zgadza. No i oczywiście, że dacie radę. No kto jak nie my? Bo jak nie my, to kto? Znacie to, nie? No, także to jest ten vibe, który trzeba mieć, bo halo, podejście to jest połowa sukcesu. Także jak dzisiaj się położysz i powiesz, że nie dasz rady, to nie dasz rady. Ale jak dzisiaj powiesz, że mm, ciśniesz i generalnie nauczysz się tyle, ile dasz radę, to po prostu wtedy w dniu matury o godzinie 17 zamkniesz drzwi po tej maturze z historii sztuki, to będziesz chociaż mógł albo mogła sobie powiedzieć, że zrobiłeś, zrobiłeś wszystko, co było w Twojej mocy i mieć spokojne sumienie. Że się nie poddałaś, i nie żałować. Bo najgorsze to jest żałować, że się czegoś nie zrobiło. E, nigdy się nie żałuje, że się spróbowało. A zawsze się żałuje, że się nie spróbowało. Także halo, to jest ten vibe. <grym> Tego się trzymamy. Dobra, ok. to e, Tarzyna, idzie dalej. I teraz dzisiaj naszą, naszym modelem będzie Kościół Świętych Piotra i Pawła w Krakowie. Jedno z najważniejszych dzieł baroku w Polsce, okresu baroku w Polsce, więc też nie bez kozery je wybrałam, dlatego że ja oczywiście robię statystyki obiektów, które się pojawiają na maturze, wiecie, nie? Wróżka Katarzyna, wróży też ze statystyk po prostu. No i e, Kościół il Gesù był już na maturze w analizie, kiedy on był, zaraz wam powiem: moja ściąga mówi wszystko, 2015, 2012. E, więc najważniejszy taki obiekt właśnie baroku kontreformacyjnego w Europie był już, więc ja bym się może spodziewała, że teraz jest czas na Polskę. Także dlatego dzisiaj wyciągam właśnie ten obiekt, bo coś mi tak podpowiada, że to jest czas na niego. E, więc kościół świętych Piotra i Pawła, dzisiaj będziemy analizować. Wisienka Loli pisze, pozdrawiam w jak egzamin dyplomowy z historii sztuki. Gratuluję i pozdrawiam i trzymam kciuki. Na pewno będzie dobrze, słuchaj. Wisienka. Mm, powodzenia. Wszyscy trzymamy zresztą tej kciuki, bo zawsze wszyscy za siebie trzymamy kciuki. Dobra. Andrzej pisze, że mieszka obok tego kościoła. No to zazdroszczę trochę w sumie, bo ja pamiętam jak byłam w Krakowie ostatnio, to mi się nie udało do niego wejść, bo chyba był zamknięty, także no, zazdro. Lekkie zazdro. Dobra, to idziemy, słuchajcie. I teraz, oczywiście, zaczniemy od informacji ogólnych na temat dzieła, czyli co w takim, powiedzmy, jakimś temacie architektonicznym. No, nie wiem, powiedzmy, że chcecie napisać wypracowanie na temat baroku kontrreformacyjnego szerzącego się w Europie e, od XVI wieku. No, i w takim razie chcecie wziąć takie flagowe obiekty, powiedzmy, że właśnie w pierwszym akapicie chcecie pokazać Kościół il Gesù w Rzymie. A potem w kolejnych dwóch akapitach chcecie pokazać kościoły, które były na nim wzorowane. No i na przykład w trzecim, jako przykład z Polski, bierzecie właśnie ten najlepszy, czyli kościół św. Piotra i Pawła w Krakowie. No i teraz po prostu oczywiście zaczynamy od tego, kto jest autorem dzieła. No i tak jak w malarstwie i rzeźbie jest to często bardzo proste, tak w architekturze często jest tak, że jest na przykład kilku architektów albo właśnie ci architekci się dzielą, że nie wiem, jeden jest autorem planu, drugi jest autorem fasady, trzeci w ogóle nie wiem, robi wystrój wnętrz, czwarty to w ogóle robi jakiś ogród i tak dalej, nie? Więc Trzeba też na to zwrócić uwagę, że to jest bardzo charakterystyczne. No i tutaj Giovanni Trevano, którego się do matury gdzieś tam wyciąga, jest autorem, ale nie planu, tylko fasady, kopuły i wnętrza. Także oczywiście można go wpisać, ale też trzeba pamiętać, że jakbyśmy pisali taki akapit tekstu, to warto się odnieść właśnie do tego, czego dokładnie, których elementów jest autorem Giovanni Trevano. Czyli to mówię, tam go się spalczy chyba do Jan Trevano też czasami w niektórych książkach. Hmm. Julia chłopaki historyczek sztuki mają ciężkie życie to prawda a niech się przyzwyczaja, lepiej nie będzie dobra, kto jest autorem dzieła to mamy, słuchajcie i teraz następny punkt w ogóle słuchajcie też fajnie może by było jakbyśmy dzisiaj zrobili taki mini warsztat tak jak ja planowałam, więc od teraz odpowiadacie wy na pytania także jedziemy z tym drugie pytanie, jaka jest pełna nazwa obiektu? Um, tutaj, akurat, oczywiście jest podpisane to, więc to jest mega proste. Ale teraz co znaczy pełna nazwa obiektu? Um, bo w tych takich flagowych obiektach trzeba umieć to napisać bardzo dokładnie. Czyli, na przykład, nie Kościół Mariacki w Gdańsku, tylko Bazylika w Niebowzięcianej Maryi Marii Panny w Gdańsku. To jest pełna nazwa obiektu. Dlatego, jeżeli jesteście na przykład już w tym momencie wiedzy, że zakończyliście cały materiał z historii sztuki i teraz powtarzacie, powtarzacie, to te drobiazgi możecie sobie teraz już dorzucić na ostatniej prostej, potem je zdać i zapomnieć, oczywiście. Ale tych takich najważniejszych obiektów właśnie z różnych epok bym się nauczyła konkretnie, bo też to pytanie pojawia się na maturze. Także pełna nazwa. Zofia, pytać, czy Giovanni trywano? Tak. Mhm. Także pełna nazwa Kościół Świętych Piotra i Pawła w Krakowie. Tutaj nie ma pełniejszej nazwy. Jest jeszcze wersja Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła, ale to nie ma większego sensu. Także Święty Piotr i Paweł starcza totalnie. No ale tutaj wyjaśniam też, że są takie obiekty, w których mamy takie typologiczne nazwy skrócone, więc wtedy trzeba się nauczyć po prostu wezwania Kościoła. Dalej. Kiedy budynek powstał? Jaka to jest epoka? Okres w sztuce? Czy jest to charakterystyczny obiekt dla okresu i miejsca, w którym powstał? Także czy każdy kościół mariacki to bazylika, pyta Wiktoria czy to nie ta sama zależność czy każdy kościół mariacki to bazylika nie, dlatego, że bazylika znaczy może w większości ale to nie, nie musi być jakby jednoznaczne, nie bo czy coś jest bazyliką mniejszą, większą tam archikatedrą, katedrą to są wszystko ustawienia hierarchii kościoła i ważności kościoła w swoim obrębie, nie Bazylikę rozpoznasz po planie i przekroju, Weronika pisze. Tak, ale to pytanie, które Wiktoria zadała, jest raczej typologiczne, a nie do tego, jak wygląda obiekt, forma architektury, nie? Dobra, i Wiktoria Fałat pisze, że barok. Dobrze, bardzo dobrze. Epoka mamy, okres w sztuce. A jaki to jest charakterystyczny, właśnie taki trend baroku? Już o tym powiedziałam dzisiaj. Karolina pisze, barok XVII wiek, inspirowany Il Jezu, typowym dziełem barokowym. Daniel pisze też XVII wiek, barok w Polsce, Jakub Nowożytność, barok. No dokładnie, bardzo dobrze, świetnie. Mhm. Okej, okay, super. No i teraz oczywiście, czy to dzieło jest charakterystyczne dla cech barokowych? Czy ono ma takie cechy barokowe, czy na przykład, nie wiem, jest jeszcze zapóźnione, czy na przykład już wyprzedza swoją epokę? Jak uważacie, czy jest to typowe dzieło barokowe? Barok kontraformacyjny, Daniel, świetnie. Kinga, tak samo. Dobra, czy jest to dzieło typowe dla baroku kontrreformacyjnego? Mamy tutaj chwilę opóźnienia, nie? Na YouTubie. Lavenda Garden piszesz, myślę, że tak. Brawo, brawo. No i bardzo dobrze, widzisz, ty się chcesz tutaj poddawać, ale przecież na pewno umiesz więcej niż sama o sobie, o sobie uważasz. Także brawo, nie poddawaj się. Jakub pisze pewnie, tak jest. Dobrze. E, I teraz, jeżeli mamy takie, e, takie, w, takie wnioski od razu, to to jest punkt, który powinien Wam się zaskoczyć, za, zasko zaświecić taka lampka w głowie, która mówi, e, to jest od razu rzecz, która jest ważna, żeby wpisać ją we wniosek, nie? Więc od razu ją możecie sobie ogwiazdkować, jak robicie sobie jakieś notatki do analizy w brudnopisie, najpierw, że to jest ważna rzecz, tą chcę wpisać do wniosku. Także do tego się będziemy jeszcze odnosić. Punkt czwarty, gdzie znajduje się obiekt, czyli określamy państwo, miasto, e, co tam jeszcze może być. No, w sumie chyba tyle, nie? Także tutaj oczywiście mamy Kraków, więc jest to po prostu barok polski. E, no, myślę, że to starcza na poziomie maturalnym. Nie trzeba regionów, bo wiecie, jak my zdawaliśmy nasze egzaminy na historii sztuki, to tam nas wałkowali. Jeszcze z jakichś tam okręgów, na przykład, nie wiem, jakieś tam we Francji, Gotyk czy coś, to trzeba było wiedzieć, czy to jest, e, nie wiem, Prowansja, czy to jest jakiś tam inny region, ale na poziomie naturalnym to luzik, także na no, spokojnie. Następne pytanie. Jaka jest lub była funkcja obiektu? Jaka jest funkcja tego obiektu? Jednym słowem, jakbyście to określili. E, Weronika pyta, czy generalnie pełna nazwa to uwzględnienie wyzwania kościoła? Tak. W kościołach tak. Ola pisze Daniel, Edi i Jakub, że funkcja jest sakralna. Bardzo dobrze, świetnie. No i pytanie, jeszcze jedno bardzo ważne, czyli na czyje zlecenie powstała budowla? Dlatego, że obiekty architektoniczne najczęściej jednak ktoś zamówił, nie? Kto zamówił ten obiekt? Dla kogo to powstało? No, piszecie też cały czas sakralna, bardzo dobrze, wszyscy wiedzieli w ogóle. Wszyscy, którzy się udzielają, aktywnie wiedzieli. Brawo. Dobra, słuchajcie, kto zamówił ten obiekt? Karolina pisze Zygmunt III Waza. Mm, dobrze. To był mecenat. Bardzo dobrze. Świetnie. A dla kogo zamówił to? Dla jakiego zakonu? Jaki zakon miał tutaj e, odprawiać swoje ceremonie? Jak pisze dla jakiegoś króla. Ewa pisze zakon jezuitów. Brawo, to jest świetna odpowiedź. Mhm. Brawo. Tak. No i jak do, dostaniecie w ogóle jakieś reprezentacje baroku kontrreformacyjnego, no to zawsze się odnosimy generalnie do tych zakonów, nie, bo to jest mega ważne. No dobra, brawo. Także yy, fundacja była właśnie naszego króla Zygmunta III Wazy, a obiekt powstał dla zakonu Jezuitów. Dobra, super. No i zobaczcie teraz na tych sześciu punktach tak naprawdę już możecie sobie bardzo ładny wstęp do takiego akapitu do e, tego obiektu napisać i potem w drugiej części tego akapitu robicie po prostu analizę obiektu i macie piękny akapit nawet na całą stronę moim zdaniem idzie napisać taki ładny, nie? Także Powiem Wam od razu, że dzisiaj, jeżeli ktoś z Was miałby ochotę na przykład zrobić sobie takie właśnie podejście po tym live'ie, jak ja skończę dzisiaj, to spróbujcie na przykład sobie usiąść, nastawić sobie czas, dać sobie na przykład pół godziny, 30 minut na napisanie takiego akapitu na jedną stronę tekstu o tym obiekcie, z pamięci, wszystkie informacje, żeby był wstęp do akapitu, żeby było rozwinięcie akapitu, żeby była analiza. Bardzo polecam sobie zrobić taką próbę i koniecznie już teraz trenować z czasem, żeby się wyrabiać. Dobra, to idziemy dalej. Przejdziemy teraz do analizy planu, obiektu. Pierwsze pytanie, oczywiście podstawowe. A musimy wpisywać w epoce barok czy barok kontrreformacyjny? To zależy od skomplikowania zadania. Jeżeli pytają tylko wpisz styl lub okres w sztuce, to piszesz barok. A jeżeli pytają cię o konkretnie o to, jak, jaki to jest nurt baroku, to wtedy wpisujesz barok kontraformacyjny, Albo jeśli chcesz się tą informacją, tą, że ją masz, tym, że ją masz, pochwalić w wypracowaniu, to wtedy to wpisujesz, nie? Także w krótkich zadaniach testowych raczej nie, tylko wtedy barok, ale wszędzie gdzie indziej, gdzie pytają o to, albo chcesz się pochwalić, to piszesz całość. Jakub pisze, plan podłużny. Także właśnie, pierwsza informacja najprostsza, czyli jaki mamy rodzaj planu? Czy podłużny, centralny, czy jakiś nieregularny? I piszecie, że tutaj jest plan podłużny, brawo, bardzo dobrze. Czy rzut wpisuje się w jakąś figurę geometryczną? Jakieś, na jakim planie tutaj mamy ten obiekt. Wiemy, że już jest plan podłużny. Na planie krzyża łacińskiego Zosia pisze. Plan krzyża rzymskiego łacińskiego nazywamy ten krzyż, nie? Dobra, Zosia, brawo. Zosia jakubik. Super, świetnie. Także mamy już drugą informację, zobaczcie. Natomiast, jeżeli będzie analiza taka krótka w teście, to wtedy po prostu robicie z tych dwóch punktów jeden punkt. Czyli piszecie: plan podłużny w nawiasie na planie Krzyża Łacińskiego. Nie? Dobra. Krzyż Łaciński, tak. Dokładnie. Tutaj już widzę, że kilka następnych osób też zapytało. Dobrze, mamy dwie informacje. Trzecia informacja. Jakie elementy planu potrafisz wyróżnić? Jak wyglądają główne ciągi komunikacyjne? Ciąg komunikacyjny to jest to, jak w jaki sposób poruszamy się po obiekcie. Czyli gdzie możemy przejść, a gdzie nie możemy przejść, bo jest ściana, na przykład, nie? Czyli w jaki sposób ja się mogę po tym obiekcie poruszać? Jakie są jego główne ciągi komunikacyjne? Y Bing pisze, że transept. Dobrze. Co jeszcze mamy? Zobaczcie, tutaj jest wejście do kościoła. I ja teraz tędy wchodzę. I jak się nazywa tutaj to pomieszczenie, którym ja idę? Nawa główna pisze Zosia. Tak jest. Dobra, czyli mam nawę główną. Dochodzę tutaj do skrzyżowania i mam transept, tak jak pisaliście. A co mam tutaj za transeptem? Jak się nazywa tutaj to przęsło? prezbiterium, dokładnie, brawo ok, świetnie, dobra chór, chór też jest dobrze, bardzo dobrze, a jak jest zamknięty ten chór? to prezbiterium tutaj ambit nie, tu nie ma ambitu mm -mm. prezbiterium tak, i jak jest zamknięte? absyda, tak jest, półkolistą absydą, nie? i tutaj też odniosę się, bo tutaj widziałam gdzieś błędną informację, to od razu ją skoryguję, tutaj nie ma trzech naw, nie? ile mamy naw w tym obiekcie? Ile naw ma korpus budowli? Jedna główna nawa, pisze Jakub, Daniel pisze jedną, bardzo dobrze, świetnie. Tak jest. E, tutaj mamy jedną nawę, a korpus, też od razu wyjaśnię, to jest ta część przed transeptem. To jest korpus budowli a potem jest transept i potem jest część prezbiterialna. To są takie trzy podstawowe elementy na planie, nie? E, dobrze, czyli nasz korpus budowli jest jednonawowy. I teraz po czym to poznaję? Po tym oczywiście, że tutaj nie ma ciągu komunikacyjnego. To są kapliczki boczne, które zresztą w baroku i już nawet pod koniec renesansu pojawiają się na planie zamiast klasycznych nawbocznych. I to jest też standardowe takie zagranie barokowe, więc też na przykład, gdybym ja analizowała ten plan, na bank bym z tym wyszła jako jedną z pierwszych rzeczy, bo to jest takie bardzo charakterystyczne. Nie? Więc mamy korpus jednonawowy, następny punkt możecie wpisać. Nawy, zamiast naw bocznych, pojawiają się kapliczki. Potem mamy transept i właśnie prezbiterium zakończone półkolistą, absydą. To są takie podstawowe informacje. Jedna nawa występują kaplice. Bardzo dobrze. Ok, świetnie, to mamy. Yy, teraz ile naw ma transept w takim razie? I czy jego ramiona są krótkie czy długie? Bo też możemy to określić, nie? To też jest informacja ważna. Ja trochę kamerę. Karolina pisze jedną szeroką, jeden krótkie. Tak jest. Daniel jeszcze pisze jedną zredukowaną ramiona transeptu, krótkie jeden. Dobra, super, brawo. Bardzo dobre odpowiedzi. Czyli wpiszemy, e, że transept jest jednonawowy e, i ramiona są krótkie, prawie że zlicowane z, tym, z linią kapliczek, nie? Także, bo transept normalnie w takich e, klasycznych bazylikach gdzieś tam wczesno-chrześcijańskich, albo nawet jeszcze w katedrach gotyckich. Będzie tutaj miał takie długie ramiona, nie? Czyli to będzie bardzo mocno wystawało. A tutaj, jak mamy obrys ścian, to tak naprawdę jest delikatne tylko wysunięcie tego ramienia transeptu przed lico-kaplic, ale tak poza tym to jest bardzo. Ba, ramiona są po prostu krótkie. Dobra, świetnie. Mamy transept. Dalej, ile przęseł ma korpus? Czyli nawy liczymy w tą stronę, tak jak ciąg komunikacyjny główny, to jest jedna nawa. I teraz w. Ile przęseł ma korpus? Czyli przęsła liczymy poprzecznie. Tutaj w tą stronę, nie? To są przęsła w tą stronę. To ile przęseł ma korpus budowli? Trzy przęsła. Świetnie. Brawo. Bardzo dobrze. OK, mamy to. Widzę, że idzie Wam świetnie. To jest bardzo proste, nie? Analiza, jest, architektura jest taka cudowna. Następne pytanie. Jak wygląda właśnie obszar prezbiterium? To już trochę powiedzieliśmy. Co możesz o nim powiedzieć? Jakich określeń użyć? I tutaj odpowiedź oczywiście była, że mamy... No dobra, a ile przęseł ma prezbiterium? Dlatego, że ono może być wieloprzęsłowe, nie? Na pewno kojarzycie z gotyckich katedr, że tam były bardzo rozbudowane te części prezbiterialne. A tutaj, jeżeli chodzi o prezbiterium, ile ma przęseł? Jedno przęsłowe, Ola pisze. Bardzo dobrze. Bejzi Bing pyta: Sorka, że przerywam, ale czy tu jest narteks? Tutaj nie ma narteksu. Jedno przęsłowe prezbiterium. Tak jest. Świetnie. Bardzo dobrze. Ok. No i mamy oczywiście jedno przęsłowe prezbiterium zakończone yy, półkolistą absydą. I to jest wtedy taka w ogóle mega super i odpowiedź taka idealna, nie? Dobra, ok. I teraz dalej idziemy. Jakie występują sklepienia? Dlatego, że na rzucie, w ogóle rzut i planty to jest to samo, nie? Na rzucie obiektu mogą być wrysowane sklepienia, ale nie muszą oczywiście. Natomiast ja akurat wzięłam taki rzut, gdzie one są wrysowane. Więc, co możemy powiedzieć o sklepieniach? W jaki sposób są przesklepione przestrzenie w tym obiekcie? Jak uważacie. Małgosia pisze krzyżowe. Krzyżowe. W kapliczkach krzyżowe. O, to jest, to jest właśnie już lepsza, precyzyjna informacja. Mhm. Daniel pisze kopuła na skrzyżowaniu naw. Dobrze. A co to za kopuła? Możemy jeszcze coś o niej powiedzieć na rzucie. Krzyżowe chyba. Tak. Czyli w kapliczkach mamy sklepienie krzyżowe, a w, na skrzyżowaniu naw mamy kopułę. na czym ta kopuła? Sklepienie eliptyczne. Występuje w tej jednej bocznej kaplicy, tak. Na pendentywach. Daniel, bardzo dobrze, świetnie i Karolina też. Bardzo dobrze. Mhm. Czyli te wysklepki, które tutaj widzimy, to są pendentywy, więc mamy kopułę na pendentywach. Brawo, świetnie. Okej, okay, super. Widzę też, że reszta też pisze. Brawo, bardzo dobrze. Okej, okay, no i to są takie podstawowe informacje, jeżeli chodzi o analizę planu, także poradziliście sobie tutaj świetnie. On też nie jest jakiś mega skomplikowany, nie? Umówmy się. Natomiast od razu Was uspokoję, że jakieś dziwadła, takie, nie wiem, no z wieku dwudziestego, nie trafiają na analizę planu na architekturze, więc to się w ogóle nie musicie przerażać, że Wam rzucą, nie wiem, jakąś kasę mile i każą Wam analizować te dziwne jakieś tam linie, nie? Chociaż ostatecznie powiem Wam szczerze, że ja na jutrzejszym warsztacie to wrzucę kilka takich e, przykładów, żeby dziewczyny się trochę pomęczyły i trochę je tam generalnie wezmę pod włos e, i zobaczycie, że do każdego planu jesteście w stanie nawet, chociaż trzy cechy zawsze napisać. Jakkolwiek one by bezpieczne były, zawsze się da coś wypisać. Zawsze. Także e, no jak macie ochotę jutro jeszcze też e, potradować z nami, to zapraszam, będzie ciekawie. Dobra, idziemy dalej. Następny punkt to jest analiza bryły i dekoracji. No i teraz pierwszy punkt, oczywiście ogólnikowy, to e, czy bryła jest zwarta, czy rozczłonkowana? Ola pisze, że już zaciera rączki z, z, z radości. No ja też się cieszę na nasze jutrzejsze spotkanie Ola. Też zacieram rączki. Daniel pisze, że bryła jest rozczłonkowana. Jak uważają inni? I czemu Twoim zdaniem jest rozczłonkowana? Właśnie, to uzasadnijcie może. Rozczłonkowana bo, zwarta bo. Żeby była rozczłonkowana, to co się musi rozczłonkowywać, nie? Jakieś elementy. Destroja pisze. Tak się cieszę, że odkryłam pani ten kanał. Ratuje mi pani życie. <grywa> Bardzo dobrze. Lepiej teraz niż wiesz, za późno. 19 dni, słuchaj, ja mam tyle filmów, że możesz oglądać całą dobę. Także miłego oglądania. <grywa> e, dobra, co tu piszecie? Ola pisze. Zwarta, brak dużej ilości prześwitów. Małgosia pisze, zwarta, bo nie ma prześwitów. Daniel, prześwity między fasadą a kopułą. Mhm. Eee, AS, jakie sklepienie jest w nawie głównej? Eee, zaraz przejdziemy do tego, bo zobaczymy to na wnętrzu. Julia, zwarta. Jaku? Rozczłonkowana na wyboczne i transept wychodzą poza bryłę budynku. Wychodzą poza bryłę budynku. Są, w sensie, chodzi ci o takie masywy. Jak najbardziej, no? No, i teraz, właśnie przez to, że zobaczcie, jest bardzo wysoki transept, i on wręcz właśnie, ramiona transeptu tworzą takie bardzo mocne, moc, moty, masywy, to możemy właśnie iść w kierunku tej bryły rozczłonkowanej, nie? ale ona nadal jest niewielka i bardzo mocno zwarta, więc tak naprawdę w momencie, kiedy napiszecie, co ją rozczłonkowuje i wyjaśnicie, to jest trochę jak z kompozycją statyczną i zdynamizowaną. Jeżeli napiszecie kompozycja statyczna, najczęściej to jest kropka i to jest OK, ale jeżeli napiszecie zdynamizowana i wyjaśnicie, czym je, co ją dynamizuje, to wtedy też jest OK. Nie? Więc tutaj jest to taki akurat obiekt moim zdaniem na granicy, bo on jest bardzo Taki, wiecie, zbity i zwarty, ale faktycznie należałoby napisać o tych masywach transeptu, że one są bardzo mocno się wyodrębniają z bryły, nie? Ale y, tak naprawdę, jakbyśmy to postawili przy takim idealnym przykładzie bryły rozczłonkowanej, jakaś katedra gotycka, gdzie wiecie, wszystkie wieże po prostu tam rozczłonkowują tą bryłę, jest 100 elementów. To wtedy ta bryła nie będzie wcale taka rozczłonkowana, nie? Więc to jest kwestia też takiego umiejscowienia na skali od 0 do 100 tego obiektu. On jest gdzieś tak na 50%, nie? Na wyboczne i transept wychodzą poza bryłę. Aha, no kapliczki, dokładnie, tak o to chodziło, no? Dobra, ok. Także tak tutaj jest właśnie z tym obiektem. Jeżeli chodzi o następne, ok, zrozumiano. Bardzo dobrze, świetnie. Drugi punkt. Bryła jest symetryczna czy asymetryczna? Bryła symetryczna czy asymetryczna? Inaczej to już widać po fasadzie, ale warto właśnie też zwrócić uwagę na rzeczy, które rozczłonkowują bryłę, czyli jakieś właśnie wieże, które nie zawsze są na środku. O wszyscy piszecie, że symetryczna. Bardzo dobrze. Tutaj jak jeden mąż, że tak powiem, bardzo dobrze, świetnie. Bryła jest symetryczna. Mamy drugi punkt do bryły. Trzeci punkt. Proporcje harmonijne, czy na przykład masywna, przysadzista budowla. Jakie mamy? Jak możemy te proporcje tutaj nazwać? Harmonijne, tak. Mhm. E to ktoś tu pyta, czy w końcu zwarta? Małgosia pisze. Mm, tak, była jest zwarta, aczkolwiek trzeba napisać właśnie, że e, doda w dodatkowym punkcie, czy tam po przecinku, że e, bardzo mocne właśnie te mm, masywy transeptu, które wystają spoza obrys, nie? Ale są króciutkie. Czy budowla może dążyć do symetrii? Mm, raczej nie. Raczej nie. Raczej jest symetryczna, była symetryczna. Pewnie tutaj oczywiście znaleźlibyśmy jeden jakiś wyjątek na całym świecie. Ale generalnie, tak upraszczając i generalizując, to raczej się trzymamy określeń harmonii. E, symetyczne, symetryczne, Dobra, e, czy harmonijne, proporcje harmonijne? Dokładnie, tak tutaj jest, nie? Wszystko jest wyważone, mamy piony, poziomy, które generalnie raczej się harmonizują, i o to tutaj chodzi. Czyli w architekturze, która jest no, nauką, już jakby, element, jakby dziedziną sztuki która jest bardzo mocno związana z tektoniką, czyli po prostu z tym, że muszą być elementy pionowe, dźwigające i poziome dźwigane, wszystko właśnie w ten sposób mniej więcej analizujemy, czyli właśnie tutaj piony i poziomy mniej więcej się harmonizują, więc też możemy powiedzieć ogólnie wtedy o budowli, że są proporcje harmonijne, że jest właśnie ta harmonia czy można jakiś przykład podać w proporcji masywnych? I Zosia pisze od razu romańskie. To się zgodzę. No, czyli przysadzista budowla to na przykład będzie, wiesz, rotunda w cieszynie. Albo co tam jeszcze? Powiedzmy, że na przykład nie wiem, no ta, kolegiata w kruszwicy. To są właśnie takie bardziej przesadziste, masywne, nie? Mm. Paisy e, Bing pisze: Super ten live. Czuję się, jakbym uczestniczyła w warsztatach bo tak się starasz wszystkich zauważyć. Cieszę się. To, to jest mega ważne, nie? Generalnie, <grym> żeby słuchać e, Was i po prostu ten kontakt musi być. Słuchajcie, to jest mega ważne dla mnie, zawsze. Najważniejsze. Dobra, proporcje mamy. Dalej. Kompozycja fasady jest statyczna czy dynamiczna, moi drodzy? Jaka ta kompozycja tej fasady jest? To się bardzo mocno wiąże z poprzednim punktem. Kompozycja fasady. Statyka czy dynamika? Daisy Bing proponuje dynamiczną. Czy ktoś ma jakąś inną propozycję? Jakub pisze, że statyczna. Zosia dynamiczna. Ola, statyczna, pomimo baroku. No, to ciekawe, no, statyczna, Małgosia. Kto jeszcze? Jakub, jak ty uważasz? Nie, Jakub pisze statyczna. To kto tutaj jeszcze był? Karolina. Jak Karolina, jak ty uważasz? Ola jeszcze się wypowiadała. Daniel, jak Ty uważasz? Jeszcze czekam na Wasze odpowiedzi. Karolina pisze, Julia pisze dynamiczne, a Karolina z kolei statyczne piony i poziomy są w równowadze. Mhm. I Karolina pisze, Daniel też statyczne. Dobra, mamy zdecydowaną przewagę statyki i to jest dobra odpowiedź. Tutaj właśnie mamy równowagę pionów i poziomów, nie? I za chwilę pokażę Wam, jak właśnie jeszcze analizować te piony i poziomy, które właśnie osie są dla nas ważne. Także ta kompozycja jest statyczna. Mamy równowagę pionów i poziomów. I z tego tak naprawdę punktu, słuchajcie, równowaga pionów i poziomów, właśnie kompozycja statyczna wynika również harmonia, nie? Więc to się wszystko ze sobą łączy. Dlatego też e, jest to taki mega logiczny ciąg, po prostu myślowy. Dobra, ok. No i na przykład jakbyśmy teraz, słuchajcie, postawili obok e, fasadę Borominiego, San Carlo alle quattro fontane, no to tamta fasada, to w ogóle wiecie, dziko tam jest aż, nie? Tamta jest dynamiczna. Albo jakbyście postawili Gaudiego obok, Kasa Mila albo Kasa Batlo, no to to są fasady, które są dynamiczne, nie? Najczęściej, jeżeli jest dynamika, to wtedy pojawiają się linie obłe, falujące jakieś gzymsy, belkowania całe. Także tutaj jest to bardzo tak zredukowane, nie? Dobra, to idziemy dalej. Jak wyglądają zadaszenia? To jest część, o której często zapominamy, ale jest banalnie prosta do określenia i jest to anali część analizy bryły. Czyli z zewnątrz patrzymy, jak wyglądają dachy po prostu i określamy e, właśnie te, to po prostu określenia dachów, nie? Aleksandra pisze: Sagrada Familia to też dobry przykład dynamizmu w fasadzie, jak najbardziej. Karolina pyta, czy San Andrea na kwirynale. Tam jest dosyć to, chociaż tam są linie obła, jest ten portyk na, na półkolistym. To jest, ale ona jest tak oszczędna, że w zasadzie tylko ten chyba jeden element. Ja muszę sobie teraz wiecie, bo jednak nie znam każdego elementu z głowy, wszystko. San Andrea. Czy tam są jakieś nisze? Ona jest taka dosyć masywna. No dobra, nie ma niż żadnych. Nie, to jest statyczna. Mimo tego portyku i tego silnego właśnie nadświetla, które ma linię półkolistą, nie? Dobra. Okej, okay, to piszecie. Teraz tak. Zosia pisze, a nie, jeszcze Bazy Bing pisze, estetyczna. Ok. Dwuspadziste i kopuła, dachy dwuspadowe. O, to jest dobra odpowiedź. Mhm. Jakub pisze, zadaszenia dwuspadowe, kopuła w transepcie, pulpitowe w kapliczkach. O, dobrze, dojrzałeś? Bardzo dobrze, super. Dachy dwuspadowe kryjące transept. O, super. I teraz myślę, że uzbieramy taką idealną informację z Waszych wszystkich odpowiedzi, wiecie? Olimpia pisze dach dwuspadowy, Natalia dachy dwuspadowy w nawie głównej transepcie. Super. Kopuła na skrzyżowaniu transeptu i nawy. I to jest Natalia, kajka, super odpowiedź. Bardzo dobra. Zuza jeszcze pisze w nawach jednospadowe. To nie są nawy, tylko kapliczki. Hmm, Karolina, okej. Okay. I Zuza. Kopuła, tak, Małgosia, czy w czym się charakteryzują dachy dwuspadowe? Że mają dwa spady. Chyba masz jednospadowe, dwuspadowe, czterospadowe, mansardowe, i potem już się robi, wiecie, bardziej skomplikowana rzecz, ale takie podstawowe, które występują raczej w obiektach sakralnych, to są właśnie dwuspadowe, jednospadowe, zwane też pulpitowymi, plus kopuły wszystkie. Także tutaj mamy właśnie kopułę na skrzyżowaniu transept i nawa główna kryte dachem dwuspadowym, e, kapliczki boczne kryte dachem pulpitowym, czyli jedno jednospadowym. I to jest taka odpowiedź tutaj idealna, nie? Czyli mamy cztery elementy tak naprawdę, które musimy tutaj przeczytać. Dach e, nawy głównej dwuspadowy, dach transeptu dwuspadowy, e, dach e, nad kapliczkami jednospadowy i kopuła na skrzyżowaniu naw. E, dobra. Czy o tej kopule jeszcze z zewnątrz możemy coś powiedzieć? Czyli takiego mają dwie warstwy te dachy dwuspadowe, dokładnie. Czyli robię ci taki daszek, nie? Ja tu mam jakąś książkę randomową pod ręką, czekajcie. To. O. To jest dach dwuspadowy. Nie? To jest dach jednospadowy. Także tak, musi taki domek być, nie? Dwa spady. Musi mieć jeden spad i drugi spad. E, z latarnią piszecie świetnie, bardzo dobrze. Na kopule występuje latarnia. I to słuchajcie, osobny punkt, który możecie wpisać zawsze w analizie bryły, czyli właśnie, że kopuła jest zwieńczona latarnią. Bo używamy takich, wiecie, ambitniejszych słów, nie? Czyli flankowane może być coś wieńczone, nie? E, to wtedy dobrze wygląda, szczególnie w tekście. Dobra, mm, latarnia, super. I teraz e, następny punkt: dekoracyjność czy surowa fasada. Czyli, yy, czy występuje tutaj dekoracyjność, czy właśnie jest przesad tej dekoracji? Czasem, nawet, używamy określenia, że jest rzeźbiarskość tej dekoracji. Nabębnie, czy nie? Yy, tak, jest nabębnie, no. I nawet we mnie są okna, nie? Dobra, dekoracyjność, tak jest, ale nie przez dekoracji. Mhm. Dobra, bardzo dobrze. Surowa dekoracja będzie na przykład w jakichś takich romańskich obiektach, nie? Czyli tam, gdzie ta, ta dekoracja raczej była gdzieś tam e, bardziej tak... Chociaż też nie zawsze, kurczę, bo weźmiemy sobie na przykład teraz, nie wiem, fasadę francuskich kościołów, no to na przykład w Poitiers, no to macie przecież bardzo duże rzeźbiarki, nie? E, w romańskich, także też się tak nie da generalizować. W Polsce romańska będzie bardzo surowa. Hmm, dobra, super. Eee, fasada teraz. Bezwierzowa? Czy ma wieżę? I w takim razie, ile ma tych wież? Określamy. Czyli, jak, jaką mamy tutaj fasadę? Bezwierzowa, Daniel. Tak jest. I to jest w ogóle mega ważne, żeby o tym pamiętać, żeby to wpisać, bo to jest tak prosty punkt. Można za niego dostać właśnie dobre punkty. Czy przy tej dekoracyjności wa warto rozdzielić sobie fasadę i resztę budynku? Warto, moim zdaniem. Więc wtedy właśnie możesz napisać, że dekoracja fasady, e czy na przykład fasada bardzo dekoracyjna. I wtedy konkretnie się odnosisz do elementu. Tak. Mhm. Dobra. E bez wieżowa. Masterczyny tylko. Gdzie jest na przykład wieżowa? Na przykład gotyk. Wszystkie fra francuskie budowle są dwuwieżowe. Gotyk redukcyjny w Polsce jednowieżowy. Nie? Także... Wtedy piszesz właśnie, że są na przykład dwie wieże w fasadzie i to jest jeden punkt na maturze. Albo jedna wieża w fasadzie, Toruń, Gdańsk, nie? Yy, dobra, ok, świetnie, bardzo dobrze Wam poszło. Dalej, ile kondygnacji i ile osi ma fasada? Kondygnacje to są elementy poziome, czyli ile ma kondygnacji fasada w poziomie, ile ma wydzielonych części i ile ma osi pionowych, osie są zawsze w pionie. A Mariacki w Krakowie ilu wieżowy? No, dwuwieżowy. Chyba, że teraz się w ogóle walnęłam na najprostszym przykładzie, nie? Ale muszę sobie to otworzyć. Ale przecież tam są chyba dwie po prostu nie, nierówne wieże, nie? Kraków. Mariacki. Słuchajcie. Żeby tutaj nie walnąć, jakiejś, wiecie, w topy. No się ze mnie inni historycy śmiać. No dwie wieże, oczywiście, że dwie wieże. <laughs> e, dobra. Mm. Okej, okay, dalej. Trzy kondygnacje. Bejzi Bing proponuje. Ola też trójkondygnacyjna. Trzy kondygnacje rozdzielone sami. O, tu już ambitnie Karolina, dobrze. Wisienka pisze, że dwie kondygnacje. Karolina dwie, Jakub trzy, Natalia trzy. No, tutaj są dwie kondygnacje, słuchajcie. Tutaj są dwie kondygnacje. Pierwsza kondygnacja to jest kondygnacja przyziemia, która tutaj do tego belkowania jest. To jest pierwsza kondygnacja. I właśnie tutaj mamy drugą kondygnację, która jest po prostu zwieńczona tym trójkątnym elementem. Jak się nazywa ten trójkątny element? Tak tylko zapytam. Fronton. Tympanon, Ewa! No, 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 no! To jest fronton. Tympanon jest dekoracyjnym wnętrzem fronton. O, tu widzę, że więcej osób się wywaliło. No, o! Tym panon to jest dekoracyjne wnętrze tutaj frontonu, nie? Wypełnione płaskorzeźbą najczęściej. A cały trójkąt to jest fronton. Dobra, czyli mamy dwie kondygnacje zwieńczone frontonem, oddzielone od siebie w poziomie tutaj belkowaniem. I to jest podział poziomy. No i teraz często w budynkach, które mają symetrię, które mają właśnie harmonię, można również wytyczyć osie pionowe. I osie pionowe po prostu muszą Wam wyznaczać takie chociażby malutkie, fragmentaryczne ośki, w których odbija się wszystko symetrycznie, nie? Czyli tutaj mamy trzy osie w tej fa fasadzie, w, jeżeli chodzi o całość. W dolnej kondygnacji mamy pięć osi. Także górna kondygnacja ma trzy osie, a dolna kondygnacja ma pięć osi. Wspólnie pokrywają nam się trzy osie w całej fasadzie. I osie wyznaczone są najczęściej po otworach okiennych lub drzwiowych, czyli tak... Pierwsza oś tutaj jest, druga oś, trzecia oś jest po drzwiach, czwarta, piąta. Tu akurat są po niszach, nie? Ale to mogłyby być równie dobrze otwory przebite na zewnątrz, to mogłyby być okna, także wtedy właśnie po otworach wyznaczacie. Bardzo fajnie w takich reprezentacyjnych na przykład obiektach się liczy ośki, czyli na przykład, nie wiem, pałace, wszelkiego rodzaju dworki i tak dalej. Tam ośki są bardzo mocno pilnowane. Dobra. Osie czy pola? Osie. Osie. Pole to jest jakiś obszar, który jest zamknięty w jakiejś figurze, nie? Czyli na przykład, nie wiem, no pole może być prostokątne. Obszar jakiś. No to są osie. Dobra, mamy to wyjaśnione. Świetnie. To idziemy dalej. Hmm. Dziewiąte pytanie. Jakie elementy dekoracji potrafisz nazwać? Czyli teraz wymieniajcie elementy które, dekoracji, które widzicie, a ja będę mówić, czy one tu są i czy to dobrze nazywacie je. Dobra, czyli teraz robimy listę Rzeczy, które potraficie nazwać. Jedziemy. Pilastry, dobrze. Gierowane gzymsy, dobrze. Reliefy, dobrze. Gzyms gierowany, tak. Nisze z rzeźbami, świetnie. Fronton, tak. Gzymsy, no tak, jak jest front, jak jest belkowanie, to tak jest zawsze gzyms, bo gzyms jest ostatnią, najwyższą częścią belkowania. Pinakle. E, nie, tutaj to są po prostu sterczyny, nie? To nie są pinakle. E, nisze z figurami, tak? Rzeźby w niszach, kierowany gzyms, sterczyny, świetnie płasko rzeźby, pilastry, super, Ola. Zu zapisze rzeźby w niszach, tak? Daniel posągi w niszach, tak? Rzeźby też może być po prostu sterczyny, nie? Małgosia, Gzymsy, tak, może być też tympanon. Jeżeli napiszesz konkretnie, wskażesz, który to jest element, bo jak napiszesz tympanon, kropka, to egzaminator może się zastanowić i ja na przykład od razu mam takie pytanie w głowie, czy ona wie, o czym mówi i czy nie pomyliła z frontonem. Więc fronton, przecinek, tympanon wypełniony płaskorzeźbą. I wtedy... Egzaminator. Nie ma jakby takiego momentu na zastanowienie się, czy ty w ogóle kumasz coś z tym panon, nie? Także zawsze radzę pisać, że tym panon wypełniony płaskorzeźbą. rzeźbą. Albo płaski tym wierzyć, żeby pokazać, że wy wiecie, że to chodzi o ten środek. Dobra, potem co tam mamy jeszcze. Mm. I, 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 I wisienka pisze naczułek. Tak, no to jest to samo, nie? Tak. I też w ogóle zobaczcie, że jest naczułek tutaj nad belkowaniem. Jest dodatkowy. Także tutaj mamy taki. E, Zuza, a nad drzwiami jest tym panon. Nad drzwiami? Nie, to jest właśnie naczółek, nie? Ten tutaj jest zaokrągony, zobaczcie, zamknięty półkoliście. To jest naczółek segmentowy, a ten jest po prostu trójkątnie zakończony. Także tutaj mamy drugi nad a to jest fronton, który wieńczy całą fasadę. Dobra, dalej. E, Julia, czy we frontonie wieńczącym jest medalion? Jest coś w tym stylu. Ale na takiej kiepskiej reprodukcji to sobie rangi tutaj nie, nie dam obciąć, co tam jest. No i też nie jestem z Krakowa nie przechodzę codziennie koło tego kościoła, więc już tam nie pamiętam, co tam było, szczerze mówiąc. Więc tutaj myślę po prostu, jak nie jesteście czegoś pewni, to się w ogóle nie ładujcie w to. Idzie znaleźć sto innych rzeczy, które są na bank tutaj, nie? Dobra, Julia. Czym różni się sterczyna od pinakla? Pinakiel jest raczej elementem charakterystycznym dla gotyku, który jest zdobiony zawsze żabkami na krawędziach. Zobacz, że tutaj ich nie ma, nie? I zwieńczony jest kwiatonem, więc no po prostu nie ma tych takich charakterystycznych elementów, więc to nie jest pinakiel. A sterczyna może mieć bardzo różne kształty, więc tutaj jest po prostu taki forma, takiej jakby iglicy kamiennej, ale po prostu właśnie to nazywamy sterczyna i to starcza, nie? Sterczyna starcza. Relief nad otworem drzwiowym, no dobrze, mhm. tak, płaszczyzna z reliefem, dobrze. Lawender, jak nazwać te posągi na ogrodzeniu? To, no to są po prostu figury, nie? Figury, no bo to są po prostu przedstawienia e, antropomorficzne, to są ludzie, więc po prostu figury. To pewnie coś święci. Weronika. O, a ja mam pytanko, jak jest na maturze polecenie uzasadnij? Potrzeba jedno uzasadnienie, czy jak napiszę więcej, to dobrze i źle? E, co? <laughs> Jeszcze raz. Znaczy domyślam się, że chodzi Ci o pytanie pod tytułem... E, okreś na przykład y, klasyfikację stylową, czyli na przykład, że to jest obiekt barokowy. I w drugim podpunkcie jest podaj dwie cechy, które świadczą o klasyfikacji stylowej dzieła. I domyślam się, że Twoje pytanie jest, czy trzeba wpisać tylko dwie, czy można wpisać więcej. Więc wpisujecie wtedy dwie. Możecie łączyć punkty, które są ze sobą związane, nie? Czyli na przykład kompozycja równowaga pionów i poziomów, kompozycja statyczna. Można to wpisać w jeden punkt. I się po prostu ładnie tym wyjaśnić. Ale raczej nie proponuję wpisywać 10, jak o nich są dwóch, nie? Bo egzaminator w końcu straci do Was cierpliwość. Także mam nadzieję, że... Dobrze zrozumiałam pytanie? Jeżeli nie, to dopytaj po prostu. Dobra, to co? Idziemy dalej, słuchajcie. To było pytanie dziewiąte. I przechodzimy teraz do analizy wnętrza. Kościół św. Piotr i Pawa w Krakowie, wnętrze jego, dekoracyjność czy dekoracja surowa znowu. A można wpisać w elemencie dekoracyjnym kapitel kolumn. Można, tylko trzeba najlepiej go określić, jaki on jest. A jeżeli nie jesteśmy pewni, to lepiej się za niego nie brać, nie? I pamiętajcie, lupa. Czy wszyscy mają swoją lupę? Halo. Lupa to jest was, wasz przyjaciel, bo może Wam uratować skórę. Także pamiętajcie. Lupa historyka sztuki. Dobra, i piszecie, że dekoracyjność. Jak najbardziej. Super. Mhm. Dekoracja surowa w większości, bo prezbiterium dekoracyjne. Mm, nie, ja tu się nie zgodzę. Akurat są bardzo duże płaszczyny, bo te pilastry są szerokie, ale jest bardzo duża dekoracyjność tutaj, nie jest mnogość elementów, wręcz bym powiedziała. Do której będzie live? Nie wiem. <śmiech> <śmiech> nie wiem. Ale jesteśmy już przy końcówce, nie? Eee... Dobra, Weronika pisze. Na przykład na próbnej było uzasadnij, że rzeźba jest archaiczna. Jak jest podane, że dwa, to oczywiście, że pisze dwa. Okej. Okay. to nie kumam, jakby. To o co chodziło w pytaniu? ja odpowiedziałam na pytanie, czy nie? Bo już się zgubiłam. Weronika. A będzie zapisany tak. Będzie. Będzie, będzie. Dobra. Ok, czyli mamy dekoracyjność tutaj, yy, no i teraz dobra, to w takim razie, yy, skoro była wątpliwość, że tutaj nie ma dekoracyjności, to osoby, które pisały, że jest dekoracyjność, uzasadnijcie. Podajcie mi chociaż trzy elementy, trzy argumenty za tym, że jest to wnętrze dekoracyjne. AM, super, dziękuję za info, proszę. Dlaczego dekoracyjność? Dobrze, dawajcie znać. Karolina pisała, pisała. Daniel, Zuza. Jak myślicie? Dlaczego ta dekoracyjność? Daniel pisze. Gierowane gzymsy. Tak. Pilastry w porządku koreńskim. Dobrze. Yy, I co jeszcze? Dekoracyjne kapitele. Tak, no tak, tak, tak. No. Złocenia. O, świetnie. Bardzo dobrze. Mhm. Zuza napisała. Karolina pisze, pilastry zdobiona absyda, gierowane gzymsy. Weronika. Aha, Weronika, czekaj, bo ty pytasz o coś za chwilę. Powiedziałabym, że dekoracyjność jest umiarkowana. Stiukowe dekoracje gzymsy gierowane. Słuchajcie, bardzo fajne odpowiedzi już padają, czyli pojawiają się stiuki, pojawiają się złocenia, pojawia się mnogość dekoracji i tutaj bym wymieniła na przykład właśnie pilastry gierowane, belkowania, że pojawiają się na przykład kasetony w zwieńczeniu tej absydy także no tutaj po prostu wymienienie tych kilku elementów i macie z głowy, nie? także y, absolutnie dwukolorowe elementy z grafitą. gdzie je widzisz? nie widzę tego z grafita na pierwszy rzut oka. dobra i teraz przejdę do Weroniki. chodziło mi o to, że jak w poleceniu pisze po prostu uzasadni, nie pisze jak dużo trzeba wymienić cech i nie wiem czy wystarczy jeden argument czy można więcej. można więcej. jak najbardziej. Wtedy po prostu na przykład, nie wiem, mają Ci trzy wersy albo cztery wersy zostawione, możesz wykorzystać całe miejsce. Możesz pisać te całymi zdaniami, nie? No, okej, okay. dobra, to już teraz mamy to wyjaśnione. Łasko rzeźby w kopule. Co pisał te skrafita? Ola. Gdzie widzisz z grafita? Ola, dawaj znać, gdzie widzisz z grafita. Masz literówkę z grafito, nie? Eee, Ola pisze kierowane silnie wysunięty gzyms w części prezbiterialnej po skorzyść bazłocenia, dobrze, świetnie Mateusz, czy jeżeli znam obiekt to czy mogę podać elementy dekoracyjne których nie widać na fotografii, czy lepiej nie jeżeli jesteś tak totalnie pewien to możesz, nie, a ja podam przykład taki e, ikoniczny dawno temu na maturze był ulubiony obiekt mm, egzaminatorów, czyli kościół kolegiata w Tuniach od Łęczycą i było pokazane zdjęcie od strony prezbiterium czy tam z boku i w odpowiedziach, jeżeli chodzi o dekorację, było, że w fasadzie znajduje się tympanon romański, ale go nie było na żadnym zdjęciu. Alebo w odpowiedziach. Także na podstawie tego case'u można powiedzieć, że tak, nie? Chociaż ja osobiście bym nie polecała, bo zawsze się można wywalić, zawsze się można pomylić, albo potem po prostu zastanawiać 100 dni, czy się dobrze zrobiło, nie? Także ja bym jednak na maturę w teście yy, takie bezpieczne podejście zawsze zalecała, zawsze się sprawdza. Mm, dobra. Dekoracyjne elipsy w pendentywach. Ola pisze: Dekoracyjne elipsy w pendentywach. Aha, no tak, no to są takie kartusze, nie? To są takie ramy, które mogłyby jakąś inną płycinę z dekoracją po prostu oplatać. Dobra, ok. to mamy, to jest proste. Dalej, jakie elementy dekoracji potrafisz wymienić? To już mamy zrobione, nie? Czyli mamy pilastry tutaj. Co mamy jeszcze? Mamy kierowane gzymsy, mamy kapitele, mamy tutaj też zobaczcie, że są te gzymsy cokołowe. Dalej mamy właśnie dekorację płaskorzeźbioną w tej półkopule nad absydą. Potem mamy właśnie te kartusze. Potem mamy złocenia. Mamy. Co tam jeszcze było? Co tu jeszcze widać? A to by było na razie wszystko, tak mi się wydaje. Takie najważniejsze elementy. O, kartusze tego słowa szukałam. No to super. Czy po, Edipy, pyta, czy posągi stojące pod łukami półkolistymi też mogą być? Posągi stojące pod łukami. A, faktycznie, jak coś stoi. Tak, jak, jak najbardziej. No pewnie, że one, sto, one stanowią też o wystroju dekoracyjnym tego wnętrza, więc jak najbardziej. Mhm. Okej, okay, świetnie. Dalej. Czyli, jak oddzielone są od siebie poszczególne kondygnacje dekoracji. Czyli y, możemy też od razu zobaczyć, że tutaj jest ten silnie uwydatniony gzyms, że zresztą od razu go wyczailiście tutaj. Jest to gzyms y, międzykondygnacyjny, i w ogóle to jest całe belkowanie wręcz, nawet nie, nie tylko gzyms, ale całe belkowanie, które oddziela nam kondygnację dekoracyjną. Czyli ponad tym belkowaniem, gierowanym, jak nazwaliście, czyli łamanym, będą się już znajdowały. Okna nawy głównej, dlatego że tam pamiętacie, że te nasze kapliczki były w układzie bazylikowym, czyli one są niższe, pokryte na, na dawe, dachem jednospadowym. Nie? Także tutaj właśnie też, jeżeli występują takie silne elementy architektoniczne, które ewidentnie nam oddzielają w poziomie jakieś przestrzenie, no to wtedy też możemy się do tego odnieść, nie? następnie punkt czwarty. Czy wnętrze jest jednorodne stylowo? Jak uważacie, jest jednorodne stylowo, czy nie? Bo za to też za, za napisanie, że wnętrze, jednorodne stylowo, jest też punkt na maturze. Też się można do tego odnieść. O, widzę, że jest nas aż 77 osób. Super teraz. Brawo, i e, już godzinę gadamy, 63 minuty. Ok. Dobra. Piszecie, że tak, czyli mamy trzy kondygnacje dekoracji. Nie, we wnętrzu są dwie kondygnacje dekoracji. Tak, raczej tak, 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 jednorodne stylowo. Bardzo dobrze świetnie. Tutaj wszyscy jesteśmy zgodni. Brawo, bardzo dobrze. I teraz następne pytanie. Jak wygląda kwestia światła we wnętrzu? Czy na przykład jest bardzo dużo światła we wnętrzu, czy wnętrze jest ciemne, dlatego że jest bardzo mało otworów okiennych, albo są małe otwory okienne, albo może w ogóle nie ma otworów okiennych, bo jesteśmy pod, po, w kondygnacji minus jeden. Jak uważacie, jak ma się kwestia światła w tym wnętrzu? Małgosia no, pisze, że dużo światła. Tak jest, brawo. Bo to jest też, pamiętajcie, cecha baroku, nie? Że te światło było bardzo ważnym elementem, właśnie budowania wnętrza w kościele, i ono wręcz miało też symboliczne znaczenie bardzo często, nie? Doświetlone Karolina, świetnie. Mhm. I właśnie mamy mnogość otworów okiennych. Zobaczcie, że nawet w absydzie jest okno, w kapliczkach są okna, powyżej tej, yy, w nawie głównej są okna, w kopule są okna, także jest bardzo dużo światła, bo jest po prostu bardzo dużo źródeł światła, nie? Dużo światła, silne efekty światłocieniowe. No, właśnie, to też jest bardzo fajna cecha, nie? Ta rzeźbiarska dekoracja, ona dostaje dzięki temu właśnie te e, efekty światłocieniowe. Dużo światła, tak jest. Mhm. Okej, okay, świetnie, bardzo ładnie to Wam poszło, super. No i pamiętajcie po prostu, że taki punkt też możecie wykorzystać, jeżeli to faktycznie jest e, widoczne. Następnie, jakie elementy konstrukcyjne i dekoracyjne kopuły potrafisz wymienić? Czyli zajmiemy się teraz na chwilę kopułą i. Rozmawialiśmy już o tym. Główne światło pada z okien pod kopułą, główne światło pada z okien yy, nawy głównej plus kopuły. Tak, te dwa te źródła są najważniejsze tutaj. Dobrze, mamy kopułę. Ustaliliśmy już, że jest to kopuła na pendentywach i tutaj je świetnie widać, tak? Czyli pendentywy to są tutaj te przestrzenie, które pozwalają nam przejść z kwadratowego. Przecięcia naw poprzecznej i głównej na plan koła, czyli tej kopuły, którą nakrywamy to skrzyżowanie naw. E, dobra. Piszecie bęben, Mamy też bęben, Tak, w bębnie są okna. Tak jest. Super. Kasetony się pojawiają. Pisze Jakub. Super. A jaki element kopuły wypełniają kasetony? Jak się nazywa ten element półkolisty taki? Co to jest? Latarnia, jest też latarnia, dobrze, Zosia. Bęben z oknami, super. Kasetony, sklepienia kasetonami. Kopuła napędowa wypełniona okrągłymi wielobocznymi kasetonami Daniel, brawo. I piszecie, że czasza. Świetnie, tak jest. Czyli idealna odpowiedź tutaj by brzmiała, że kasetony, tak jak na przykład Daniel napisał, że mamy kasetony yy, okrągłe i wieloboczne, które wypełniają czasze kopuły. I wtedy macie w ogóle taki idealny punkt, nie? E, dobra, świetnie. Czyli mamy pendentywy, bęben z ok otworami okiennymi, e, czasza kopuły wypełniona kasetonami o różnych kształtach. No, i to jest też charakterystyczne dla baroku, nie? że te kasetony, które znamy gdzieś tam z wcześniejszych okresów, które były zazwyczaj kwadratowe, teraz nagle zaczynają tańczyć. Są eliptyczne, są na kształcie krzyża, jakiegoś rąbów, różnych takich wieloboków. Więc też fajnie to podkreślić. Jeżeli umiecie to zauważyć, to fajnie jest się tym pochwalić, bo to jest element charakterystyczny, nie? Dla baroku. Kolumienki ustawione po dwie między oknami. To są pilastry, bo to są płaskie kolumny. Płaskie kolumny to są pilastry, Martyna, nie? Ale brawo, że to zauważyłaś. Bardzo dobrze. Super. Świetnie. No dobra, ok. To myślę, że mamy tutaj chyba wszystkie najważniejsze rzeczy. Yy, I tak naprawdę analizę macie już zrobioną. Także moje gratulacje. Teraz przyszedł czas na wniosek. Wniosek oczywiście jest taki, że oczywiście bierzemy klasyfikację stylową dzieła, więc mamy tutaj obiekt barokowy. I potem w drugim zdaniu, tak naprawdę w takim wniosku piszecie w skrócie, wyjmujecie dwie najważniejsze cechy, które świadczą o tym, że ten obiekt jest barokowy. No i teraz jakie byście mieli tutaj propozycje wniosków? Możecie spróbować sformułować taki wniosek. Czyli, e, właśnie, że kościół tam świętych Piotra i Pawła w Krakowie jest to obiekt barokowy, m, dlatego że i powiedzmy, że od dlatego że teraz możecie napisać, e, jakie są waszym zdaniem dwie najbardziej charakterystyczne cechy tego obiektu barokowe. Dobra, i tutaj pewnie będzie chwilę trwało Wam, żeby napisać to całym zdaniem, więc poczekam oczywiście. Kto nie pisze teraz odpowiedzi, ten zostawia łapkę w górę, tutaj, bo mamy na razie 26 łapek, a ogląda 75 osób, czyli brakuje nam 49 łapek w górę. Także dajecie teraz łapki, halo, halo, jedziemy z tym. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, no to wiecie, nie, dzwoneczek naciskamy. E, bo, tak jak wiecie, ja tutaj spadam dosyć regularnie i się spotykam z wami, więc szkoda byłoby coś przegapić, nie? Dobra, 42 łapki w górę. Jedziemy dalej. Słuchajcie, 73 osoby oglądają. Nie żałujcie. 47 łapek. Jej, super. <gry> Dobra, i widzę, że tutaj piszecie fasada i plan. Dobra, to teraz przejdziemy w takim razie do Waszych odpowiedzi. Fasada inspirowana Il Jezu, Ola pisze to jest bardzo ogólnikowe, nie? Czyli teraz wiesz, jak piszesz coś takiego, to egzaminator ma się sam domyślić, jakie były cechy Il Jezu i ma sobie sam zrobić analizę porównawczą, nie? On tego nie zrobi. Także tutaj trzeba konkretnie, jakie elementy wskazują na to. Ehm, fasada i plan też trochę zbyt ogólnikowo ehm, Beyzy Bing pisze e, dlatego, że wyróżnia się swoją dekoracyjnością już u wejścia figury świętych, wnętrze typowo barokowe, dużo światła. E, Okej, okay, ważna istota, rola światła we wnętrzu jest dobrze. Jeżeli chodzi o dekoracyjność, bym tutaj jednak e, coś tam jeszcze na przykład w nawiasie napisała figury świętych, nie wiem, jakieś tam gierowane gzymsy, e, żeby było kilka elementów, które są charakterystyczne dla baroku. My przynajmniej dwa albo trzy wymyśliła w tym nawiasie, a nie jeden. I wtedy super. Zu zapiszę. Wnętrze i fasada oznacza, odznaczają się dekoracyjnością, fasada jest symetryczna. Fasada symetryczna będzie też w klasycyzmie, w renesansie, będzie często w gotyku. Także ten punkt jest zbyt ogólnikowy. Wnętrze i fasada oznaczają się dekoracyjnością. Bardzo dobrze. To akurat jest dobry punkt. Karolina. Duże, przestronne, oświetlone wnętrze kościoła z licznymi dekoracjami charakterystycznymi dla baroku, i tutaj w nawiasie musisz się wymienić. Stiuki. Yy, nie wiem, malarstwo iluzjonistyczne yy, i co tam jeszcze, gierowane gzymsy i po prostu musisz przynajmniej trzy wymienić, będzie super. Daniel. Kościół świętych Piotra i Pawła w Krakowie jest przykładem architektury barokowej ze względu na silne efekty światłocieniowe, dekoracyjność, form gierowane gzymsy. Ok, super, bardzo ładny yy, wniosek. Silne efekty światłocieniowe, mhm. bym dopisała jeszcze właśnie jakąś taką w rzeźbiarskość form, dekoracyjność jest super i gierowane gzymsy bym dała po prostu chyba już w nawiasie przy dekoracyjności form i wtedy do tych kierowanych jeszcze ze dwie rzeczy dopisała i to byłby w ogóle taki mn... mjodzio, taki wniosek, nie? Karolina dlatego, że fasada inspirowana jest il plus cechy wnętrza bogato zdobione ze złoceniami ja, tak, no i właśnie te inspiracje w nawiasie, gdzie one się pojawiają? Czyli, że na przykład jest fasada dwukondygnacyjna, bezwieżowa, nisze z figurami, yy, gzyms, czy tam belkowanie, gierowane oddziela kondygnacja, nie? Coś takiego bardziej konkretnego. Mm, Lawender pisze, dlatego że w fasadzie zastosowano linię wklęsłą, która była bardzo często używana w budynkach. A tu nie ma linii wklęsłej. W sensie są elementy wklęsłe i wypukłe, ale nie ma linii wklęsłej na zasadzie falującej, Nie, nie wiem, czy o to Ci chodziło. Była bardzo często używana w budynkach barakowych, w środku gierowane gzymsy, silnie oświetlone wnętrze. No dobra. Julia, duża dekoracyjność, harmonijność, złocenia. Tak ogólnikowo, dałabym trochę więcej. I Ola pisze, dlatego że obiekt jest bardzo dekoracyjny: poprzez złocenie, gierowane gzymsy, dużą ilość rzeźb oraz poprzez obecność kapliczek zastępujących poczne nawy. Okej, okay, też na rzucie. Hm? Chociaż to nie było, w, tak jak mówię, już to się pojawiało w renesansie, nie pod koniec, także. Mm -hmm. Zosia, podłużny plan. Podłużny plan, kochana, to było nawet wiesz, we wczesno nawet bazyliki rzymskie miały podłużny plan. Także to zbyt ogólnikowo. To nie jest cecha baroku. Bo wiesz, Barok to w ogóle czasem lubi nawet odwalić elipsę, nie? Na planie. Także ten podłużny plan, to ja bym powiedział, że właśnie nie jest taki charakterystyczny dla baroku, że jakbyś mi napisała eliptyczny plan i miałybyśmy tutaj na przykład właśnie świętego Andrzeja na kwirynale, który ma ten eliptyczny plan, to wtedy bym powiedziała, o, super, to jest świetny punkt, nie? Hmm, Natalia. Duże, przestronne, doświetlone wnętrze budowli, super. Dodatkowo wnętrze, jak i fasada mają dekoracyjne elementy, powinno być jeszcze? Na przykład rzeźbiaste form, forma budowli jest zwarta, krótki transept to już za dużo. Tutaj na dekoracyjne bym skończyła i wypisała właśnie trzy elementy, które o tym świadczą w nawiasie. No dobra, ok, super. Bardzo, bardzo ładnie Wam poszło. Mamy też już 55 łapek w górę. Mam nadzieję, że dużo się nauczyliście dzisiaj. Dajcie znać, jak się teraz czujecie z analizą architektury. Eee, ja mam takie wrażenie, że bardzo dobrze Wam dzisiaj poszło, także ma, mam nadzieję, że ta architektura nie jest taka straszna. Ale jestem ciekawa Waszego zdania, oczywiście, także koniecznie dajcie znać, jak to jest. Jaką macie relację z architekturą? Karol napisze, że super. Lepiej. Julia, o, bardzo się cieszę. AM pisze, że było super. Małgosia karpiska pisze kropkę, okej. Okay. Yy, cudnie było Karolina. Super też serduszko wysyłam Karolina. Martyna, dobrze. Git, Greg, dziękuję, za notatki. Bardzo dobrze. To jest bardzo dobra metoda. Bo przez pisanie, zapisywanie dużo się uczymy, nie? Yy, dobra, Ola pisze Aj architektura to jest to. Ola, my się widzimy jutro na warsztacie. Będziemy cisnąć to. Po prostu niemiłosiernie. Martyna, miłego dnia, miłego dnia. Super, archi to najlepsza rzecz z Hiszu. Ja też się zgadzam, Natalia, super, ekstra. Klara, super było, widzę swój postęp. Brawo, Klara, gratulacje. Bazy Bing, dziękuję, było świetnie, bardzo przejrzyście. Ekstra, bardzo się cieszę, dzięki też. Karolina, ja to kocham, archi. Ja też, brawo. Karolina, piąteczka. Zuza pisze, trochę się spóźniłam, ale było mega jak zawsze. To o, zobaczysz sobie powtórkę, bo ja zostawię na kanale oczywiście to nagranie. Wiktoria, architektura jest najprzyjemniejsza w analizie chyba. Ja też się zgadzam, bo tutaj jest po prostu Ordnung muss sein i albo coś jest takie, albo nie jest takie, nie? Wiecie? Także nie ma tam takich, że się zastanawiacie, czy otwarte kompozycje, czy zamknięte i shit, nie wiadomo. Tylko tutaj jest wszystko bardzo jasne. Ewa pisze, że musi poćwiczyć jeszcze i ja to w ogóle wszystkim tutaj polecam. Także przeanalizujcie sobie na tym schemacie, który macie teraz, wszystkie najważniejsze obiekty ze wszystkich epok, szukajcie takich cech, właśnie stylistycznych dla danej epoki i pójdzie wam ta architektura spłatka, mówię wam. Także to jest trening, trzeba ćwiczyć i Ewa na pewno będzie dobrze. E, dobra, Daniel pisze, że cudownie, pęteczka Daniel, super, bardzo się cieszę. Eliza, architektura najlepsza. Super. Jakub, kolejny warsztat, po którym stwierdzam, że jednak coś umiem. Ale super, bardzo się cieszę. Ewa pisze, świetna powtórka, dziękujemy. Proszę. Julia, dziękuję, było super, proszę. Ola pisze, webinar i ten live super się uzupełniają. Dziękuję, brawo, super, bardzo się cieszę. Ekstra, że mi się udało to zrobić. Eee, Dorota, nie, Destroja, Destroja, pora umierać. <grym> What, nope. Julia, no właśnie. I Martyna. Ogólnie to Architecture is a good idea. Polecam serdecznie. Tak, oni mają bardzo fajny kanał. Julia, żyjemy. Haha, życie jest piękne. Tak jest, dzięki. No, także dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Było mi bardzo miło gościć Was na trzeciej, ostatniej analizie dzieła sztuki do matury. I teraz już po prostu wymiatacie w każdym temacie, który omawiałam. I ostatnie 19 dni po prostu musicie ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. I przypominam, jak potrzebujecie podstaw, bo to co dzisiaj mówiłam, to w ogóle I don't follow. No to jak jest, macie w głowie I don't follow i error po prostu e, 3 miliony tam 404, no to po prostu webinar jest w sklepie do poniedziałku w promo, 30% mniej o 1 trzecią. Kolejna taka promka będzie dopiero w listopadzie, więc jeżeli ktoś mnie ogląda dzisiaj, kto e, zdaje dopiero za rok albo za dwa, no to gratulacje dla Was, możecie sobie zrobić w ogóle zapasy, e, chyba że chcecie poczekać do listopada, no to spoko. No i warsztat przypominam dla największych hardkorowców, którzy chcą się ze mną spotkać jutro i po prostu przejechać różne dziwne przypadki yy, i się na nich bardzo dużo nauczyć, to zapraszam na warsztat. Są jeszcze miejsca, możecie kupić swoje miejsce w sklepie, oczywiście u mnie na mojej stronie i się strasznie cieszę, że się jutro zobaczymy. Także dziewczyny do zobaczenia. Kto jeszcze pisze Karolina, dzięki wielkie do zobaczenia jutro na warsztacie. Do zobaczenia Karolina, cześć. Que quality, super stream też idę. Mm, teraz idę dobra, na razie i powodzenia wszystkim. Cześć Olapa. Zdacie wszyscy, tak jest, tak jest plan. Dobra, do zobaczenia. Wiecie gdzie mnie szukać? Jeżeli potrzebujecie czegokolwiek, to możecie pisać na maila. Także do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!